Siemano wszystkim, witajcie na moim kanale. Na wstępie bardzo Wam dziękuję za fajny odbiór poprzedniego filmu, za wszystkie łapki w górę i komentarze. Pamiętajcie, żeby tu też zostawić łapki, skomentować, bo właśnie dzięki Wam mam motywację, żeby tak często nagrywać, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale materiał jest praktycznie co tydzień, czasami dwa razy w tygodniu, więc im więcej łapek, im więcej komentarzy, tym więcej materiału, niech ten kanał rośnie w siłę. Dzięki Wam, a my dzisiaj sobie zrobimy trening pleców, troszkę tutaj zaszło modyfikacji, że tak powiem, musiałem troszkę dopasować to też pod moje pozowanie, ale o wszystkim Wam opowiem już w trakcie filmu, a na wstępie jak to co trening pleców, sprawdzimy czy jeszcze potrafi się podciągać, więc zobaczmy. No, nie ma szans chyba dzisiaj. Dobra, mam nadzieję, że test zdany, także teraz już możemy ruszyć z właściwym treningiem. A zaraz ktoś się jeszcze przywali pewnie o nachwyt. Jeśli chcecie zobaczyć nachwyt, to musicie poszukać sobie w moich poprzednich filmach. Gdzieś to znajdziecie na pewno. A my ruszamy już z właściwym treningiem. Zacznijmy sobie dzisiaj od wiosłowania hantlami w leżeniu na ławce skośnej. Wrzuciłem to ćwiczenie do planu nie tam dlatego, żeby gdzieś rozbudować ten czworoboczny, bo to jest już niemożliwe, ale bardziej po to, żeby go wzmocnić, szczególnie tą dolną część, dlatego że zauważyłem, że zacząłem się garbić, szczególnie to widać w pozowaniu. Jak już tracę siły, to zamiast stać dumnie, zacząłem mi lecieć mocno barki do przodu, więc jest takie ćwiczenie, powiedzmy, bardziej tutaj dla mnie korygujące. I zrobimy sobie tutaj 3 serie po około 10 powtórzeń. Także zaraz zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądało. Będziemy tutaj działać głównie na tak zwanej retrakcji i depresji, czyli wyciągnięciu łopatek w mocnym spięciu, dociągnięciu i trzymanie tych łopatek maksymalnie w dole, tak żeby ten dolny czworoboczny i najszerszy wzmocnić. No i mam nadzieję, że to się przełoży w jakiś sposób. Potem sobie przejdziemy już do mięśni najszerszych grzbietu, ale to wszystko po kolei, także ruszamy. Nie wspomniałem Wam ostatnio, bo mój następny start, w sensie kto ogląda mojego Instagrama, ten wie, ale mój następny start będzie we Włoszech 25 czerwca, więc za 3 tygodnie. Wybrałem ten start dlatego, że wiedziałem, że do Sopotu po prostu nie będę w stanie się przygotować tak, jakbym się chciał przygotować. Jak oglądaliście moje poprzednie vlogi, no to wiecie, że byłem już naprawdę wykończony na koniec. No i widziałem po prostu, że ta sylwetka po tych zawodach, gdzieś moje ciało było tak wymęczone, że po prostu pojechałbym na te zawody, ale nie byłbym takim Piotrkiem, jakbym chciał być. Czyli pewnym siebie gościem, który wchodzi na tą scenę i chce wygrać. Więc po prostu przedłużyliśmy ten okres, trochę tego odpoczynku wrzuciliśmy. Był czas na wyższych kaloriach, teraz znowu jest obniżka kalorii. I powiem Wam, nie będę ukrywał, jest ciężko. Szczególnie z takim samopoczuciem i funkcjonowaniem w ciągu dnia. Wiele razy mam tak, że muszę naprawdę długo się zmuszać, żeby zrobić na przykład cardio, jakieś kroki, żeby zrobić kolejne pozowanie, żeby iść na trening, no ale tak to wygląda, jak to zawsze wspominam na moich filmach. Sam się na to zdecydowałem, ja kocham ten sport i po prostu chcę to robić i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak sobie zaplanowałem, ale jak wiecie, różnie to bywa. W każdym razie jestem dobrej myśli. No i przy okazji Włochy, no to jest piękny kraj, do tego jest to Milan. Więc po zawodach zrobiłem sobie takie mini wakacje. Myślę, że nawet uda się przygrać tam taki dzień jedzenia po zawodach, bo może być naprawdę ciekawie. No, także co, ruszamy dalej z treningiem. Zrobiłem sobie serię rozrzutkową, teraz czas na serię główne. I tutaj robię sobie dosyć wolnym tempem, przytrzymuję izometrycznie na końcu, właśnie żeby jak najmocniej te łopatki tam spiąć. Tutaj właśnie chodzi mi nie o tą rozbudowę, która jest już niemożliwa na tym etapie redukcji, tylko o jak maksymalne, że tak powiem, wyciągnięcie tej klatki do przodu, maksymalne wzmocnienie siły właśnie w tej izometrii, bo to mi się przyda na scenie. Także ruszamy. Także mam teraz 3 tygodnie, żeby
tą formę wyśrubować. Bardzo bym chciał przebić tą formę w ogóle z Irlandii. Zobaczymy, czy się to uda. Powiem wam, że to jest generalnie tak, że z roku na rok udaje mi się schodzić coraz niżej z tą tkanką tłuszczową. Jakby w cudzysłowie programować to ciało, żeby gdzieś przebijać tego swojego maksa z poprzedniej redukcji. Więc mam nadzieję, że teraz też się troszkę, chociaż o 1% uda to zrobić. No niestety klasyk jest taką kategorią, gdzie to docięcie jest mega ważne i często zależy też od sędziów, jakie są na zawodach, ale często właśnie bardzo mocno na to zwracają uwagę i niekoniecznie osoba z najbardziej takimi, powiedzmy, klasycznymi, z klasyczną strukturą sylwetki, z klasycznym pozowaniem wygrywa, tylko ta, że tak powiem, najbardziej docięta. Jest zawsze największy problem. Możecie w ogóle dać znać w komentarzu, jakie wy macie najbardziej oporną partię, ale u mnie zawsze jest to dół pleców. Gdzieś ten tuż zawsze taki ten oporny zostaje na sam koniec i że tak powiem dopiero na samej końcówce, jak się już odwadniam, to zaczyna coś tam widać. No, także biorę się do roboty i trzymajcie mocno kciuki, żeby choć o ten, nawet o ten 0,5% było lepiej niż w tej Irlandii. A jeśli chcecie zobaczyć, czy tak rzeczywiście będzie, no to subskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. I oglądajcie moje vlogi, oglądajcie Instagrama, będziecie wszystko wiedzieć. Dobra, zrobimy sobie teraz już ćwiczenie takie bardziej stricte na mięśni najszerszych grzbietu. Będzie to narciarz na wyciągu tutaj warkoczami i czy serię po 12 powtórzeń i też z takim dokładnym dopięciem, niedużym ciężarem w ogóle. Przypomniałem sobie, jak robiłem tamte ćwiczenie, no dzisiaj wiadomo, to tempo było wolniejsze, to dopięcie, ale na masie robiłem wiosłowanie hantlami i to chyba jako drugie albo trzecie ćwiczenie 60 kg, a dzisiaj było to 30, więc możecie zobaczyć, że ten spadek siły, no niestety wraz z tą redukcją jest coraz większy, ale tak jak wam wcześniej wspominałem, jestem dosyć mocno zmęczony. No i trzeba te siły, że tak powiem, jakoś w ciągu dnia gospodarować tak, żeby starczyło i właśnie na cardio. W tym momencie są to u mnie kroki, dlatego że jest ładna pogoda. I na trening, i co najważniejsze na pozowanie, bo na tym, że tak powiem, poległem najbardziej, co już w poprzednim materiale mówiłem. A musi być dopieszczone, no bo chciałbym wygrać, no nie będę oszukiwać was, chciałbym wygrać, dlatego że to tylko to daje mi kwalifikacje na Mister Olympię. A myślę, że po zawodach we Włoszech, jeśli te zawody, nie chcę tego zakładać, ale jakby się tak stało, że nie poszły, no to już będzie koniec mojego sezonu wiosennego i wtedy ewentualnie będę próbował na jesień lub na przyszły rok, także musicie bardzo mocno tutaj trzymać kciuki, a ja muszę dać sobie wszystko, żeby te Włochy jednak były tym, co ma być, także lecimy. Teraz zrobimy sobie kolejne ćwiczenie tutaj na tym alahamerze z użyciem takiej rączki tutaj, dlatego że będziemy to robić chwytem neutralnym, więc fajnie się tutaj nadaje to i powiem wam, że naprawdę fajnie tutaj czuć ten mięsień najszerszych grzbietu, szczególnie jak zrobię sobie to po narciarzu, gdzie już ten mięsień się fajnie zaaktywuje. Także lecimy tutaj, też większy zakres powtórzeń, też dopięcie na samym dole. Powiem wam, że tutaj najczęstszy grzbiet, jak będziecie robić to ćwiczenie, złapiecie się, to czuć do samego biodra, jak się napina. Masakra. Spróbujcie sobie naprawdę. Generalnie nie musicie tego robić na właśnie takim hamerze, tylko na wyciągu górnym czy na górnej bramie. Zresztą macie podobne ćwiczenie w moim treningu pull, który jest na kanale, także jak ktoś jest tutaj nowy i nie oglądał, to tam możecie sobie zobaczyć. A jeśli macie takiego hamerka, takie uchwyty, to spróbujcie, bo naprawdę warto. Thank you.
No i przy okazji, jak tutaj robicie, żeby maksymalnie zaaktywować ten najszerszy, to ramię wyciągacie troszkę do przodu, no i ściągacie w dół, czyli do tak zwanej depresji. No i generalnie tutaj przy okazji, jak ściągacie, to pracuje też fajnie mięsień zębaty. Jest to takie fajne dopełnienie, szczególnie w pozach przodem. Jak te zębaty rzeczywiście tak są grube i wystają, to ta sylwetka dodaje takiego smaku, wiecie, takich szczegółów, takiej pikanterii, żeby tak bym to ujął. Także myślę, że warto to wrzucić do planu, jeśli chcecie poprawić te najszersze, troszkę podkreślić tę zębatę, to naprawdę polecam. No, a ja robię kolejną serię. Dobra, i teraz sobie zrobimy już taką ostatnią rundkę na plecy. Będzie to przyciąganie trójkąta do okolicy mocka, dlatego że też tutaj ten głównie chcę pracować na tym czworobocznym, żeby go wzmocnić. I to będzie wszystko w serii łączonej z face pullem, czyli tył barków, obłe, wszystkie rotatory. No, także działamy tutaj po dwie serie. Też duży zakres powtórzeń, bo 10-12. Trening skończony, materiał dobiega końca. Dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapek, skomentować, zasubskrybować, jeśli tego nie robicie. Zostawcie też dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Niech ten kanał rośnie w siłę dzięki Wam, a my widzimy się już w następnym materiale.